Czy Supra jest dobrym samochodem do jazdy na co dzień? Płacisz 300 koła i chcesz mieć auto na daily. Sprawdźmy to. Z tego co wyczytałem, Supra najnowsza GR jest w liczbie 60 sztuk w Polsce. No i to robi wrażenie, jakby ktoś widzi Suprę i jest wtajemniczony motoryzacyjnie w to, o co chodzi, co i jak na rynku gra. I człowiek wie, że to jedzie auto, które częstotliwością jazdy na drodze dorównuje Lambo Urusowi na przykład, bo mniej więcej tak to wygląda. Tak wygląda też jego przyspieszenie do setki. Ustawimy się na prostej i ruszymy sobie takim luźnym tempem, można powiedzieć, ale na 100% wciśnięty gaz. Ślizga się. Ślizga się. Tak to wygląda. 4 sekundy do setki. Co tu dużo mówić. Pierwsza rzecz, jaką trzeba podkreślić, to to, że z tego samochodu wcale niełatwo się wysiada. Supra jest samochodem, w którym żeby wysiąść, trzeba mieć naprawdę sprawne ciało. Za wsiadaniem jest podobnie, no bo jeżeli nie macie do końca odsuniętego fotela, tak jak ja, bo już nauczyłem się jeździć z odsuniętym, trochę już ufam sobie, to patrzcie, tu usiądziecie na połowie dupy. Teraz trzeba uważać na ten próg, bo jest bardzo niski i trzeba pamiętać, żeby nie walnąć głową. A teraz co z tą nogą? Nogę trzeba tutaj wprowadzić. No i teoretycznie siedzisz i tak wygląda pozycja kierowcy. Na leżąco, na siedząco, jak zwał, tak zwał. Generalnie siedzi się spoko. Jechałem tym autem już dość sporo. Przez kilka dni przejechałem 300 km. I mogę wam powiedzieć, że komfort jazdy jest naprawdę dobry. Co ciekawe też, ten samochód katalogowo ma 340 koni. Ale na hamowni każdy właściciel, który sprawdza Suprę, mówię, że ma więcej. Ten samochód ma około 370. Teraz wyjeżdżamy na normalną drogę. No i... jak to? Serio? To tak szybko przyspiesza. Masakra. Musimy trochę zwolnić. Ja muszę to zrobić jeszcze raz. Ślizga się. Znowu. Do 80 na godzinę teraz się ślizgał. Cudowne. Cudowna sprawa, no co tu dużo mówić. Jak na wykastrowany samochód, ten dźwięk w środku naprawdę dość dobrze jest odczuwalny. Jakby nie spodziewałbym się, że... kurde, brzmi dobrze, ej, brzmi dobrze. BMW M2 tak nie brzmiała. Wyścigowa po prostu. Ja jestem w szoku. Jak dla mnie, jeżeli ktoś szuka zjawiskowego auta na daily, to to jest właśnie taki samochód. Jakby on jest ok. Jak nauczysz się wysiadać i wsiadać z tego auta, jak nauczysz się przewozić towary w tak małym bagażniku, to reszta jest spoko. On jest, ma bardzo mały promień skrętu, ma całkiem dobre spalanie, bo na trasie wyszło mi 7 litrów albo poniżej 7 litrów. Kurde, a jak chcę, to skopci nawet 30, no bo taka prawda. Kierownica jest totalnie do zmiany, ale kierownica się bardzo dobrze trzyma. Kierowca dobrze czuje tą kierownicę. Ona jest tutaj taka wyprofilowana, mogę wam pokazać w sumie. Lepiej będzie. Tu jest bardzo cieniutka, tu jest grubsza, tu jest znowu cienka. Szkoda, że tu nie ma przerwy, albo tutaj w ogóle... jeśli chodzi o Suprę, ja bym tu zamiast Toyoty dał napis Supra po prostu. No ale to tak od siebie jakby, no bo auto ci cały czas przypomina, że siedzisz w jakiejś Toyocie. Co to jest? Jariska? Dużo pstryczków, dużo przycisków na kierownicy. Tutaj zmiana na wyświetlaczu lewym pokrętełkiem, jakieś spalanie, tutaj przebieg. Zasięg, tu jest bardzo dużo przycisków, tu jest bardzo dużo przycisków, tu jest całkiem sporo przycisków, tu jest cały joystick do sterowania.
No i kurde, szkoda opowiadać o tym samochodzie tak jak ja teraz opowiadam. Lepiej się nim przejechać, więc zobaczymy jak to auto się prowadzi. Pik, 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 pik. Rzędowa szóstka w tym silniku BMW jest bardzo podatna na pedał gazu, można powiedzieć. Czyli jeżeli mało go używasz, to on bardzo mało spali, ale jeżeli dasz mu, a już mu dawałem nieraz, to naprawdę jest w stanie pokazać szybciej rezerwę niż myśleliście. Teraz jechałem ten fragment drogi, on jest bardzo podatny na latanie bokiem, jest troszeczkę mokro, ale jest na plusie kilka stopni. No, naprawdę dość ciekawie to wygląda. Przyspieszenie ma dość dobre, jak wciśniesz gaz, to moment jest. Kurde, i ten dźwięk. Ten samochód, mam wrażenie, coraz bardziej się rozbudza. To, czym jestem bardzo zdziwiony, to, że jedziemy naprawdę po jakiejś wsi, po nie najlepszej drodze i samochód nie rzuca tak mocno. Jakby cała konstrukcja auta jest tak zrobiona, on jest bardzo sztywny i sztywnie zbudowany, sztywno zbudowany. Jesteśmy na sportowym trybie, naprawdę mieliśmy nie za dobre warunki na drodze, a mimo wszystko dało jakoś radę przeżyć, co? Nie no, śmiało, proszę robić zdjęcia. Ja mam czas, oczywiście. Wcale za pół godziny nie będzie ciemno. A chciałem wam jeszcze coś powiedzieć, a to za chwilkę. Tylko przegonimy tłumy. Nie no, jasne, śmiało. To, do czego chciałbym się odnieść w kwestii wizualnej samochodu. Słabszy przód, bardzo fajny tył. I naprawdę nie wiedziałem, że to kiedyś powiem, że ten tył będzie dla mnie fajny, ale ten kaczy Cooper, te wystające lampy, te nadkola, no wszystko jest takie jakby coraz bardziej zgrabne mi się wydaje w moich oczach po prostu. Te wydechy, no jakoś tak to całkiem nieźle wygląda, aczkolwiek jak depniesz mu na wolnych obrotach, to szczerze powiem wam, że słychać Z4, jeden w jeden, no ale... Tutaj będzie lepiej słychać. Jak bulgocze, bulgocze po prostu. No i totalnie jak Z4 brzmi i wszyscy mi to mówią. Tylko patrzcie, czemu tu się w ogóle dziwić, skoro pod maską BMW-ka i wszędzie, gdzie nie spojrzycie, macie oznaczenia BMW, chociażby tutaj ukryte. Kurde, nagrzany ten silnik, trzeba go troszeczkę ochłodzić. Rzędowa szóstka o pojemności 3 litrów, ale tak naprawdę, tak jak większość mówi, patrzcie jaka Z4, żartując sobie, połączenie dwóch fabryk, no i tyle, co tu dużo mówić. Maskę zamykamy, co do tego przodu. On jest troszeczkę taki dziwny dla mnie, jakby przypominający starą Suprę, ale nie do końca, na miarę nowej Supry. Splitter jest bardzo fajny, jakby dobrze, że to zrobili w takim stylu. Tu jeszcze z takim tym. A, to co ciekawe, patrzcie, tu jakie wloty powietrza, normalnie wszystko fejkowe. Tak samo tutaj, fejkowy wlot powietrza, tylko wizualny. I tak samo tutaj. To samo wszystko, fejkowe wloty powietrza. Hamulce bardzo dziwnie i skromnie wyglądają, ale nie hamują wcale tak źle, jakbym sobie na początku myślał, gdy na nie spojrzałem. Nie ma tragedii. Dach zakrzywiony, to chyba z tej perspektywy będzie najlepiej widać. O, zakrzywienie dachu. Bagażnik, jak otwieracie, można też z kluczyka otworzyć, przytrzymując. Otwieracie cały kaczy Cooper, no i tego bagażnika zbyt wiele nie ma. Tu prezenty się ledwo zmieściły, można powiedzieć. Prezenty i jakaś walizka. Ja pierdziele, nie wiem gdzie ja to wszystko upchnę. I co ciekawe, ten przestrzał powinien sprawiać, że głośniej będziemy słychać wydech. I dźwięk wydechu, nie, w ogóle nie słychać wydechu, ponieważ jest to tak wygłuszone. Zupełnie te strzały ledwo tam słychać, gdzie tutaj naprawdę głośno brzmią i naprawdę fajnie. Szczególnie na sportowym trybie podczas jazdy. Naprawdę to dobrze brzmi. Zamykamy kaczy Cooper. Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba dodać, to
ten samochód na zdjęciach nie wygląda tak dobrze jak na żywo. I to powiedział każdy, dosłownie każdy, kogo pytałem przez ostatnie dwa dni użytkowania tego auta, czy trzy dni. I ja to samo stwierdziłem, jakby szczególnie jak on jedzie, on zarąbiście wygląda. Światła, ta dupa, po prostu wszystko jest takie usportowione, takie ze smakiem, można powiedzieć. I nie ma co porównywać tej Supry do starej Supry sprzed kilkunastu lat, ponieważ świat idzie do przodu, motoryzacja idzie do przodu i dlatego silnik, który mamy tutaj, jest trochę innym silnikiem. Jakby to sprawę tamtej Supry trzeba trochę zostawić. Oczywiście jak masz dzieci, to już nie kupisz takiego auta, bo to jest auto dwuosobowe. O, widzicie. Trzeba się przyzwyczaić do tego wsiadania. No i jak na dwuosobowy samochód, jest tu całkiem sporo miejsca, już nie jedna osoba mi to powiedziała. Duże lusterka, małe rozmiary tego auta, zakrzywiona macha, przez co jesteś bardziej uważny niż w rzeczywistości wydawałoby się, że powinieneś być. Sprawia, że naprawdę dobrze, zrywnie się jeździ, samochód łatwo postawić gdzieś na parkingu. Głośniki w tym aucie to JBL i słucha się naprawdę dobrze tej muzyki. Całkiem spoko. Tutaj z tyłu mamy głośniki odpowiadające chyba za niskie tony, z tego co słyszę. A tu mamy te główne wysokie tony. Nie ma tragedii, jakby nie spodziewam się czegoś więcej z takiego auta. Posłucham sobie jeszcze. Podjeżdżam już do garażu. Z tego miejsca chciałbym podziękować firmie Drive Warsaw, która dała mi ten samochód. Na święta jest to idealny prezent, bardzo wam dziękuję. A wy, jeżeli chcecie po świętach sobie sprawić taką radość, to ten samochód będzie do wypożyczenia. Ja go oddam w idealnym stanie. Jeżeli już zdecydujecie się na wypożyczenie tego auta, chociażby na dobę, napiszcie do Drive Warsaw albo do mnie na Instagramie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się,